Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mam przyjemność i zaszczyt zaprezentować sprawozdanie z prac Komisji Zdrowia w sprawie ustawy, nazwę ją po prostu tak jak używamy, ustawy finansującej in vitro. Po 8 latach trudnego czasu, cierpień, czasem łez, ludzi, którzy borykają się z problemem niepłodności, bez niepłodności, przychodzi do Sejmu ustawa. Obywatelska ustawa gwarantująca to, że wróci program in vitro. I wczoraj mieliśmy Komisję Zdrowia, której przewodziłem. I nie łudźcie się Państwo, nie było łatwo. Robili co mogli, żebyście jeszcze chociaż ze 2 tygodnie nie mieli dostępu do tego in vitro. Żeby jeszcze troszeczkę utrudnić życie ludziom. Składali poprawki. Tu mam taką poprawkę. PiS złożył poprawkę, uwaga, żeby in vitro było dostępne tylko i wyłącznie dla małżeństw. Nie, nie, nie. Będzie dostępne dla tych, którzy go potrzebują. Złożyli też posłowie PiS-u poprawkę, słuchajcie, nie do uwierzenia, żeby lekarze, którzy przeprowadzają procedurę in vitro, mogli tylko zapłodnić 2 komórki jajowe. Ani jednej więcej. Czyli posłowie PiS-u chcieli, żebyśmy kłuli kobiety, żebyśmy stymulowali je po 3 razy, bo pewnie wtedy się troszeczkę ciężej żyje. Tych poprawek oczywiście komisja nie przyjęła, ale posłowie PiS-u złożyli wniosek o wysłuchanie publiczne, żeby jeszcze ze 2 tygodnie nie było tego in vitro. I prosili tak, panie przewodniczący, my byśmy chcieli troszkę się dowiedzieć o tym in vitro, o tym wysłuchaniu, żebyśmy mogli coś się dowiedzieć, panie ministrze. Ja mówię, no dobra, no to wam troszeczkę powiem. Szanowni państwo, posłowie PiS-u, wszystko zaczęło się od mikroskopu. Mikroskop wynaleziono w 1590 roku. Wiecie, co to jest mikroskop? Teraz rok 1667. Zatkajcie uszy. Wtedy pierwszy raz pod mikroskopem taki naukowiec Anton Leeuwenhoek zobaczył, zatkajcie uszy, plemnika. 150 lat później wykryli komórkę jajową. A w 1978 roku urodziło się pierwsze dziecko z in vitro. Louis ma dzisiaj 45 lat. W 1987 urodziła się pierwsza Polka, Magda, ma 35-36 lat. Na świecie, drodzy posłowie PiS-u, żyje 10 milionów ludzi urodzonych z in vitro. Ale nikomu nic nie mówcie, bo to grzech. W 2010 roku taki naukowiec, dr Edwards, wiecie, co to jest Nagroda Nobla? Słyszeliście coś? W 2010 roku dr Edwards dostał Nagrodę Nobla. Wyobrażacie sobie taki skandal? Robili co mogli, żeby tego in vitro nie było, troszeczkę jeszcze dłużej. Żeby jeszcze ze 2-3 tygodnie go nie było. Ale wniosek o wysłuchanie upadł. Między nami, teraz już zupełnie poważnie, jest taka, w mojej ocenie, bardzo głęboka i zasadnicza różnica między nami a wami. Ta różnica polega na tym, że ja osobiście jestem bardzo szczęśliwy i wiem, że moje koleżanki i koledzy też, że był program in vitro w latach 2013-2016. My jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że się z programu in vitro, którą miałem przyjemność osobiście podpisywać, będąc wtedy ministrem zdrowia, urodziło ponad 22 tysiące dzieci, czyli 22 tysiące rodzin ze swojej walki stało się ludźmi szczęśliwymi. I nas to cieszy i raduje. I nam to sprawia przeogromną radość, kiedy zaczepiają nas ludzie na ulicy i mówią, mam dziecko z programu in vitro. Ale co mnie dziwi, że państwo też jesteście szczęśliwi. Z tego, że przez 8 lat programu nie było. I to jest właśnie ta różnica między nami, że my jesteśmy szczęśliwi, że program był i się dzieci rodziły,
A wy jesteście szczęśliwi z tego powodu, że programu nie było. Mało tego, wczoraj na komisji robiliście wszystko, żeby go jeszcze dłużej nie było. Żeby ludzie jeszcze dłużej nie mieli programu, żeby dłużej czekali na dziecko, żeby przeprowadzali kolejne stymulacje i płacili kilkanaście tysięcy złotych za jedną procedurę. To różnica między nami polega na tym, że wy się cieszycie z tego, że przez ostatnie 8 lat nie urodziło się w Polsce około 80 tysięcy dzieci, a mogło się urodzić. A my się cieszymy z tego, że się urodziło 20 tysięcy. Na tym polega różnica. I o tym były wybory 15 października. Dziękuję panu posłowi.